Hej, dzień dobry, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Wszystkie filmy, które się teraz pojawiają, są nagrywane w trakcie trwania Vlogmas. I kto oglądał, ten na pewno wie, że były moje urodziny i to jest właśnie dzień po imprezie. I wyjadam wszystko, co zostało w lodówce. Sałatka, która jest bardzo prosta, bardzo fajna i naprawdę bardzo smaczna, i została tylko resztka. Kukurydza, szynka, trochę ogórka, ananas i taki malutki makaron doprawiony solą, pieprzem tylko i wyłącznie. I jogurt naturalny i gdzieś tam łyżka majonezu dla smaczku. Do tego mam całe awokado, odrobina soli, odrobina oliwy i to jest moje śniadanie. Najpierw do mięsa, je porozbijałam sobie, u mnie będzie oczywiście od największego do najmniejszego i ja je rozbijam, tak wiecie, delikatnie, nie tak jak normalnie bym rozbijała jakiś schab czy wołowinę czy coś, ale no rozbijam i wegetą. Ja mam tą właśnie z dobrym składem, bez żadnej chemii, bez niczego. Zawsze mnie pytacie wtedy, gdzie ja kupuję taką wegetę. No u mnie na ryneczku, a jeżeli weźmiecie w Google, wpiszecie wegeta z dobrym składem, to jest naprawdę teraz mnóstwo ofert. Jest na rynku bardzo dostępnych, fajnie cenowo i w ogóle. I z jednej strony dajemy pieprzu. I tak robię z każdym właśnie tutaj filetem. I zaraz przejdziemy do reszty. Mięso przyprawione, teraz odstawiam je na bok. Teraz przejdźmy do pieczarek, bo te pieczarki są z dodatkiem magii. Ja idę w zdrowszą wersję. U nas rośnie zawsze bardzo duży krzak magii i ja normalnie mrożę liście i podczas smażenia tych pieczarek po prostu dorzuciłam tutaj liścia. On się smażył z tym wszystkim, przeszedł bardzo fajnym aromatem. Dzięki temu właśnie przez cały rok mam dostęp do zdrowej wersji magii i to do rosołu i właśnie do takich różnych tych i taki jeden dosyć porządny listek tutaj dałam i to w zupełności wystarczy. Magii jest bardzo aromatyczne, nawet jak jest zmrożone i do tego daję tylko i wyłącznie sól i pieprz. Teraz przystępujemy do zwinięcia naszych devolai, pieczarki z magii, serek topiony i tutaj ser żółty. I jeszcze ostatnio robiłam z mozzarellą i dawałam troszeczkę, czyli takie trzy sery z pieczarkami i dawałam jeszcze odrobinę natki pietruszki do środka, takiej świeżej. I umówmy się, to nie są devolaje typu pani Magdy Gessler, tylko to są devolaje moje, takie rozumiecie, pewnie nie jedna osoba z Was w domu też takie robi i ja zawsze do środka to lubię tak dosyć dużo tego farszu, żeby fajnie to było wyczuwalne. Także sera to sobie uszykowałam na oko, a jak to zaraz pójdzie, to zobaczymy. I takie devolaje ja zwijam na zimno. To mięso było wyjęte z lodówki i przed samym smażeniem ono też teraz, jak będą już zwinięte, trafi to do lodówki i wtedy dopiero będziemy je smażyć. I tak to mniej więcej wygląda, każdego tak zwinę teraz, nie będę Was tutaj zanudzać tym wszystkim. I jak będą już zwinięte, to przed samym smażeniem wkładamy je teraz do lodówki i dopiero je wyciągamy, bo one wtedy i przy zwinięciu to mięso nie jest takie miękkie, nie rozlatuje nam się i podczas smażenia również, ono jest zbite wtedy, no bo jest schłodzone i to jest właśnie fajny patent, że nie trzeba do takich z kurczaka używać właśnie wykałaczek. Tradycyjnie od największego do najmniejszego, ale uwierzcie mi, że to jest niebo w gębie. Naprawdę, niebo w gębie. Teraz do lodówki i przed samym smażeniem dopiero je wyciągnę. Jak widzicie, impreza na patelni trwa, wszystkie się smażą. Wiem, że macie też problemy z devolajami, że devolaj jest taki niefortunny, bo trzeba go z każdej strony obsmażyć, nie? A to boczek jeden, drugi, plecki, brzuszek i tak dalej. I często macie niedosmażone. Jeżeli nie macie pewności, możecie włożyć je do piekarnika, aby doszły na niższą temperaturę i wtedy będzie wszystko ok. Plan działania jakiś w głowie jest, ale jakby zostało Wam właśnie trochę ziemniaków,
z dnia wcześniejszego. Często się to zdarza, jak się gotuje. To są po prostu zwykłe ziemniaki z odrobinką mleka i utłuczone. Pieczarki, które bardzo drobno sobie przesiekam i przesmażę z maniunim ząbkiem czosnku i taką małą cebulką całą. I myślę, że tutaj dorzucimy jeszcze mozzarellę, także jakby ktoś nie wiedział, co można fajnego z takich ziemniaków zrobić, to zrobimy właśnie pierwszy z przepisów, a jest ich jeszcze mnóstwo. Cebulę, czosnek i pieczarki drobniuteńko sobie siekam i przesmażę na czym? Na odrobinie masła klarowanego, czego nikogo nie zdziwiło. Co nikogo nie zdziwiło? Ten przepis można by było zrobić z różnymi rzeczami. Ja daję Wam taką inspirację tego, co mam akurat w lodówce. Machnęłam jeszcze surówkę kolesław, tylko że z czerwonej kapusty, która jest bardzo zdrowa, bardzo dietetyczna i można ją jeść bez żadnych skrupułów. I wrzucę Wam link w informacji pod filmem do surówki kolesław. Jak zapomnę, to wiecie, co macie robić. I ja po prostu od jakiegoś czasu robię inaczej. Tam w tym przepisie jest mleko. Zamiast mleka na taką porcję daję sobie mały jogurt naturalny, a resztę robię tak, jak tam jest w opisie wszystko. Tylko po prostu mleko zastępuje jogurtem naturalnym i naprawdę taka surówka właśnie, szczególnie też z czerwonej kapusty, jest bardzo dobra na drugi dzień. Ja lubię też właśnie ją przygotować i ona jak się przegryzie, to będzie miód malina. Do pieczarek dołożyłam jeszcze odrobinę natki pietruszki. Miałam taką świeżutką, więc troszeczkę tutaj wkroiłam. Doprawiłam to tylko i wyłącznie solą i pieprzem. Niczym więcej. Tu mam mozzarellę, kostkę, którą odsączyłam, pokroiłam w byle jaką kostkę. Można ją również porwać palcami, nie ma żadnego znaczenia i ja muszę zdjąć pierścionki do tego, bo nie lubię, żeby mi coś tam wchodziło. I po prostu będziemy nakładali trochę farszu do środka, trochę pieczarek i trochę mozzarelli. Możecie zrobić takie małe kulki, na przykład uformować małe kulki, nie? Ale ja nie lubię formować małych kulek, dlatego że później jak się smaży, to trzeba trochę więcej oleju albo potem je przewracać i jest większy problem, nie? A ja właśnie lubię takie płaskie kotlety porobić, bo wtedy się lepiej smaży, no bo wiecie, jedna strona i druga strona, nie? I cała filozofia. Więc sera sobie teraz napakujemy. I teraz o, cyk, a te ziemniaki, nie wiem czy ja w końcu mówiłam, czy ja nie mówiłam, te ziemniaki to są po prostu zwykłe ziemniaki takie jak było pire. I u mnie pire to jest po prostu ziemniak z odrobiną mleka i na przykład odrobiną masła, a wczoraj było tylko po prostu z odrobiną mleka. To jest cały bajer, a to jest takie dobre, takie fajne, takie smaczne i zaraz to będziemy po prostu obtaczali w bułce i w jajku, a jeszcze w środku tyle farszu wtedy tej pieczareczki takiej, wiecie, oczywiście do środka można zrobić również inne farsze, czy mięsne, czy tam coś tam, no ale jak widzicie, wcześniej były dewolaje, a dzisiaj, a teraz są te kotlety, więc ja po prostu wykorzystuję też to, co mam w lodówce, więc po prostu gdy Wam nie zostanie ziemniaków, to wystarczy ugotować ziemniaki w osolonej wodzie, też tak porządniej, żeby ziemniak miał smak. O, i ja wtedy wolę takie płaskie, bo jak będziemy je smażyć, to wiecie, jedna, druga strona, te kulki. Fajne na przykład dla gości też czy coś, ale to wtedy trzeba się trochę więcej pobawić, więc faszeruję sobie resztę. Dużo mi tego nie wyjdzie, ale tak akurat chyba po dwa nam wyjdzie, więc fajnie by było. Proszę bardzo, takie cztery. W sumie od największego do najmniejszego. Fajnie się to klei, bez żadnej mąki, bez niczego i teraz tylko jajko, bułka tarta na patelnię i naprawdę super smaczne. Ekstra. Rozgrzewam masło klarowane z odrobiną prawdziwego masła. Zawsze się też miesza ze względu na to, że prawdziwe masło nam się zacznie palić, a tego nie chcemy. I ja je włożyłam też na chwilkę do lodówki, żeby one posiedziały, wtedy będą takie troszeczkę sztywniejsze, lepiej się je będzie panierować. I najpierw bułka, a później jajko i później znowu bułka i dopiero patelnia. O, cyk, cyk. Niestety Dawid już jednego zwędził i dwa będą moje, do tego taka porcja fajna surówki kolesław zrobionej z czerwonej kapusty, a ten pękł mi i ser mi zaczął wypływać i tak trochę stracił kształt. No nie podoba mi się, no nie podoba mi się i
Jeszcze taka jedna uwaga, że to mleko, które będziecie wlewali do ziemniaków, to tak wiecie, umiarkowanie, nie tak też bardzo, jakbyście robili rasowe pire, bo wtedy one się będą rozlatywać i będą potrzebowały wtedy mąkę. A jak wlejecie tak umiarkowanie i fajnie, możecie też właśnie dać do środka trochę masełka, wtedy smak będzie w ogóle już zupełnie inny i miód, malina. Także też fajny sposób na to, aby wykorzystać sobie ugotowane ziemniaki i niekoniecznie robić z nich tylko i wyłącznie kopytka. A pomysłów na ugotowane ziemniaki, co można jeszcze z nimi zrobić, uwierzcie mi, że mam po prostu pół zeszytu. No ale wszystko powoli jakoś sobie zrealizujemy. W dzisiejszym dniu, słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę, proszę o kciuka do góry i widzimy się jutro. Do zobaczenia, cześć!